szafy, bo nie na co dzień można zaprosić tak wielką osobistość, osobowość do takiego programu, żeby pogadać o polityce. Absolutnie się panuje. Po pierwsze, nie jestem wielką osobistością, 1,59 m. Po drugie, nie ma pan co mi dziękować, bo ja się cieszę bardzo, że mam okazję powiedzieć tego, co myślę, powiedzieć to, co myślę. Całe życie tańczyłam, więc wolę było tylko się uśmiechać, ani słowa ze sceny nie mówiłam. Nareszcie mogę powiedzieć to, co myślę. Pani Krystyno, przejdźmy od razu do dużego tematu i bardzo kontrowersyjnego w Polsce. Siedzimy przed tęczą tak naprawdę. Właśnie, ja widziałam ją w lecie, ale była dużo ładniejsza. Była ładniejsza, został teraz tylko szkielet. Proszę powiedzieć, co pani na ten temat myśli, bo to też przechodząc płynnie do związków partnerskich, co symbolizuje tęcza, ale też się odnosi do istnienia Boga, bo niektórzy narodowcy, Marsz Niepodległości, który szedł, no niestety kumuluje w sobie bardzo dużo ludzi, którzy nie posiadają zbyt wielkiej wiedzy historycznej czy tej religijnej, prawda? Proszę powiedzieć, dlaczego tak się w Polsce dzieje? Dlaczego związki zawodowe są tak marginalizowane? Wszystko jest marginalizowane, trudne słowo, co wychodzi poza ramy, no niestety marginalizowane. Jeśli chodzi o tęczę, to nie wiedziałam, że pan miał coś wspólnego z tęczą, natomiast jest to symbol wolności, symbol homo, ale nie tylko. I na całym świecie jest to jako wielka radość, jako symbol radości, symbol. Wszystkie święta giełdzkie, które widziałam w Los Angeles, czy w Nowym Jorku, czy w Paryżu, to jest całe miasto się bawi, wszyscy przychodzą, bez względu na to, czy kochają się w chłopcu, czy w dziewczynie, czy w starszym 30 lat panu, czy w młodszym 50 lat panience. Po prostu jest to symbol miłości, demokracji w jakimś sensie, bo wszyscy jesteśmy równi, bez względu na kolor włosów, na upodobania seksualne. I myślę, że do tego powinniśmy dążyć. Znaczy, cały świat już dążył, że jest nawet dość daleko, tylko Polska jak zwykle ociąga się, jest w tyle. No jak to pani mówi, jest zacofana, prawda? No niestety, bardzo mnie to boli. A jak to we Francji wygląda? Czy związki partnerskie mają się tak samo jak w Polsce? Związki partnerskie były zalegalizowane już w ubiegłym wieku, czyli w 20. W 1999 roku dokładnie był dekret, który absolutnie umożliwia związek dwóch ludzi, dwojga ludzi, dorosłych, oczywiście jest to kryterium, bez względu na ich płeć, bez względu na ich upodobania. No de facto mogę mieć teraz łatwiej u pani, prawda, bo prezydentem Francji jest lewicowiec. Ale nie ma łatwiej ani trudniej. To jest od tak dawna weszło do użytku. Właściwie śluby są już niemodne. Ja mam troje dzieci dorosłych, których żadnej nie ma ślubu z partnerką czy z partnerem. Ale żyją w jednym stałym związku od kilkunastu lat, więc ci, co walczyli jeszcze o śluby, to byli właśnie geje, pary, homo. No i oczywiście te śluby też są dla nich możliwe teraz. I ten nieszczęsny Kościół katolicki, prawda, który moim zdaniem hamuje bardzo rozwój człowieka w Polsce. No właśnie, w Polsce było kiedyś takie państwo policyjne, niestety niczego nie było wolno, a teraz zdaje się ta policja chodzi w sutannach głównie. Jest jakaś manipulacja okropna tłumem. No nie wiem, no, kiedy to się skończy. Jest to jakby wszystkie narody, wszystkie państwa bronią postępu, idą do przodu i mają coraz to nowe zdobycze. A mnie się wydaje, że jak wyjeżdżałam z Polski prawie 50 lat temu, to by Polska była dużo bardziej do przodu niż w tej chwili. Też mi się tak wydaje, chociaż no niestety, tyle nie jestem. No to jak to jest możliwe, że to jest jedyny kraj, który się cofa, który wciemnia jakąś średniowieczną. A podobno mówią, że idziemy do przodu wzrost gospodarczy. Ale jeszcze wracając do Kościoła katolickiego, co pani sądzi o tych aferach pedofilskich? To uwielbiam Kościół katolicki, uwielbiam. To są moje najlepsze perfumy z domu mody Comme des Garçons. Właśnie dzisiaj nimi pachnę, może pan powołać. No ale poza tym, no nie wiem, sprawę wiary i sprawą indywidualną każdego człowieka. No, jest coraz mniej tych ludzi wierzących. No, ja nie będę tego oceniać, bo podobno czy nie wolno obrażać uczuć ludzi wierzących. Ale z kolei, dlaczego moje uczucia wolno obrażać? Ja też mam uczucia i też się czuję obrażona. Jak widzę kościół na przykład w niedzielę pełen staruszek biednych, które żyją z emerytury groszowej, bo wszystkie emerytury na całym świecie są niewysokie, no w Polsce są wyjątkowo groszowe. I chodzi ksiądz, dzwoni dzwonkiem i zbiera na tacę te resztki wysupłane z węzełków i z chusteczek, tych jakichś grosików. No a ksiądz po to, żeby kupić następnego Mercedesa, że jest to karygodne, to powinno być ścigane prawnie. Albo na paliwo zbiera. Też tak może być. No właśnie. Pani Krystyno, teraz przechodząc do współczesnych mediów, jak to jest, czy za poglądy można wylecieć z pracy dziennikarskiej?
No, niestety podobno bardzo często się to zdarza. Znam sama wielu ludzi, wielu patriotów polskich, którzy mieli kłopoty za to, że mają inne poglądy. I ja na szczęście mam ten luksus, że się nie kryję z moimi poglądami. No we Francji to nie jest nic dziwnego, bo we Francji wszystkie poglądy się zdarzają i są szanowane, więc jak przyjechałam do Francji, zobaczyłam, że jest prezydent, w pierwszej gazecie mówi, nasz prezydent jest idiotą. Myślałam, że zamknął tego dziennikarza, nie każdy ma prawo powiedzieć, co chce. No w Polsce niestety, jak ja mówię prawdę, czy mówię to, co myślę, no to jestem szykanowana, obrażana właśnie. I no nawet zdarzało mi się, że miałam ciekawą pracę w telewizji, której już nie mam. I to nie było dlatego, że nie mam odpowiednich kwalifikacji zawodowych, tylko jak mi dano do zrozumienia, dlatego że zbyt śmiało się wypowiadałam na inne tematy. A to jest przecież mnóstwo w polskich mediach dziennikarzy, którzy poruszają, prawda, kontrowersyjne tematy, chociażby Wojciech Cejrowski. Ja nie rozumiem, dlaczego on na przykład dalej pracuje. No, i widzi pani, tutaj jest ta równość, ta demokracja. Chyba nie zachodzi. No dobrze, ale wszędzie są ludzie, którzy mają zacofane poglądy, albo nie mają ich wcale, albo w imię jakichś swoich widzimisię mówią byle co, tylko nie, myślę, że nie ma ich zdjęć na okładkach pierwszych stron gazet i nie cytuje się ich idiotycznych wypowiedzi. No poza tym powiedzenie takie, jak pan Cejrowski powiedział, że precz z pederastami, no to we Francji normalnie właśnie jest to karane kajdanki i to siedzi do pierdla. No nie wiem dlaczego, a tu jest wynoszony na jakieś wyżyny. To jest jakieś nieporozumienie, to powinno iść w drugą stronę. Pani Krystyno, nie wiem, czy pierwszy raz ktoś ogólnie zapyta o to, ale nie myślała pani nigdy o tym, żeby wystartować, żeby zostać polityczką, politykiem? Nie, myślę, że zupełnie się do tego nie nadaje. Mam za mały zasób wiedzy. Nie myślę, żebym potrafiła manipulować tłumem, a to jest między innymi zadanie polityka. Nie interesuje mnie to, ale mimo to zachowuję swoje poglądy i nie wstydzę się ich wypowiadać, bez względu na reakcje, jakie przynoszę. Oj, myślę, że ma pani naprawdę większą wiedzę od niektórych polityków, których zapraszają do swojego programu, bo jak czasami słuchałem, to głowa po prostu malała, albo czasami potrafiła też wybuchnąć. Tak, nie jest to zawód, który mi się bada. Wprawdzie kiedyś mnie w Paryżu wiózł szofer taksówki, Polak jak się okazało, który właśnie mówi, dlaczego pani nie wraca do kraju, jak pani może tu sobie spokojnie siedzieć. A dlaczego pan nie wraca? Co ja jestem zwykłym szoferem, proszę pana, jestem zwykła tancerką. Pani powinna być prezydentem. Ja mówię, jak to prezydent? Proszę pani, w Ameryce był aktor, w Polsce był elektryk, dlaczego nie może mieć tancerki? Ale moje ambicje nie sięgają. To co w takim razie zrobić, co musi zajść w Polsce, żeby Polska przestała się cofać, żeby przestała być zacofanym krajem? Myślę, że no już to papież powiedział, żeby się nie lękać, że przestać się bać. No przestańcie się bać, mówić to, co czujecie. Przestańmy się bać, przyznawać. I drugie słowo, które dziennikarze uwielbiają używać w Polsce, to jest przyznawanie się. Czytałam o sobie, że się przyznałam, że mam 74 lata. Myślałam, że to jest tylko informacja, ja tego nigdy nie ukrywałam i nie wiedziałam, czy to jest karalne, czy miałam jakiś proces w tej sprawie. Tak samo się przyznałam do ilości mieszkań w Paryżu, przyznałam się do ilości mężów i przyznałam się, że miałam 3 skrobanki. Też nie wiedziałam, że to jest w Polsce karalne. W czasie, kiedy musiałam to zrobić, dlatego że nie było jeszcze środków antykoncepcyjnych, byłam bardzo zakochana z facetem, z którym nie miałam ślubu, więc wiedziałam, że to jest związek, który nie potrwa długo. Pierwsze dziecko zachowałam, jest sama wychowałam. To było chlubne według mnie, trudne, ale nigdy nie żałowałam tej decyzji. No nie mogłam być samotną matką 4 dzieci, tańczyć na scenie, bo moja pensja łabędzia mnie pozwoliła nawet na kupienie im mleka. Wobec czego podjęłam taką decyzję, której absolutnie nie żałuję. Gdybym jeszcze raz miała przeżyć życie, to bym dokładnie taką samą decyzję podjęła. Zresztą we Francji jest to od już lat 70. zupełnie dozwolone. Pierwsza Simone Weil, która była znakomitą facetką i bardzo mądrą politycznie właśnie. Była zresztą potem ministrem kultury przez długie lata, ministrem zdrowia, przepraszam, przez długie lata. Pierwsza powiedziała, że dość tej hipokryzji, że nie bójmy się tego nazwać, że wszystkie baby gdzieś po wsiach i po miastach i gdzie tylko, albo same robią skrobanki, co jest strasznie niebezpieczne, albo coś, że to powinna być decyzja tylko tej kobiety, bo się to dzieje w jej brzuchu i ona sama ma zdecydować, czy chce mieć 12 dzieci, są też takie, dlaczego nie, albo takie, że nie chce mieć dzieci w ogóle. I też uważam, że to będzie
I ona właśnie sprowokowała to, zrobiła taki manifest 343 kobiet. I to nie byle jakich, bo to by było parę milionów, tylko bardzo znanych. Były tam takie nazwiska, które nawet w Polsce są znane, jak Brigitte Bardot, jak Jeanne Moreau, znakomita aktorka, jak Françoise Sagan, świetna pisarka i tak dalej, i tak dalej. One wszystkie podpisały tak, mimo tego, że to było jeszcze wtedy we Francji nie było zalegalizowane, to one właśnie poddały się aborcji. No i po tym manifestie właśnie Simone Weil przedstawiła projekt do Sejmu, który po burzliwych reakcjach, bo zawsze są ludzie za i przeciw, został zaakceptowany i od tej pory jest to stosowane. Co nie znaczy, że każda z nas ma co miesiąc iść na tą skrobankę. Notabene teraz nie ma tego terminu nawet skrobanka, dlatego że to jest odsysanie, tak jakby tubą odkurzacza dwudniowej zygoty, która ma pół milimetra i w ogóle to nie ma nic wspólnego z żadnym dzieckiem, które się ma urodzić, bo to nie jest dziecko, tylko komórka. No jest to w sytuacjach ostatecznych, bo nic nie istnieją środki antykoncepcyjne, nie istnieją różne inne środki, poza tym trzeba uważać, co się robi z kim. No w Polsce niestety jest to zakazane, natomiast to, co się słyszy, to głos na głowie. Matki, które zamrażają w zamrażalniku swoje nowonarodzone dzieciątka, upychają je w beczkach, które chowają pod gruzami i tak dalej, i tak dalej. No a dziewczynki w szkole, to mi opowiadała Agata Mynarska, która miała audycję w telewizji, zabawa w słoneczku, kiedy to 15 kolegów po kolei i tak dalej, ona nie wie, który był tatusiem, no bo nikt tego nie wie. Popularna gra bardzo. No przepraszam, czy to jest moralne? Dlaczego przeciwko temu się nie burzymy? Problemem numer jeden jest brak wychowania w szkole, brak wychowania w mediach. Zamiast się oburzać na skrobanki, to spróbujmy wytłumaczyć tym dzieciom, czym może być miłość, czym może być akt seksualny, czym może być prokreacja. Jeżeli dziecko według mnie należy mieć wyłącznie z facetem, z którym się chce ich mieć, bo jest zawsze dwoje rodziców, to nie jest sprawa samotnej matki. I w momencie, w którym obydwoje chcą, nie za wcześnie, nie za późno, nie byle kiedy, nie z przypadku. To pani Krystyna, na pewno pani kojarzy posłankę Annę Grodzką, prawda? Tak. Ona tutaj przeżywała pewne piekło, po kilka dni po tym, jak się dostała do parlamentu. Proszę powiedzieć, bo nie wiem, czy pani kojarzy takiego polityka w Polsce, Janusz Korwin-Mikke jest dość taki, który bardzo mocno skrytykował Annę Grodzką. Powiedział, że nadaje się do cyrku pomiędzy bodajże Murzynem i kimś jeszcze, już nie pamiętam kim. Ale no to... tak, bo Murzyn to też straszna sprawa, właśnie. Oczywiście. Tak. I mnie się wydaje czasami, że jaki dół, prawda, czyli społeczeństwo, taka polityka reprezentuje taki sam poziom, jak społeczeństwo. Smutne, bo jest bardzo smutne, nic dziwnego, że tyle młodych ludzi opuszcza ten kraj. No przecież jest to straszne, to jest rodzaj samobójstwa. Jak możemy mieć tak zacofane poglądy, jeszcze ich bronić i to z oficjalnej ładu? No jak może? Mówi się, że w Polsce nie ma absolutnie rasizmu, nie ma antysemityzmu. Facet wczoraj ze mną rozmawiał, że pani, u nas żadnego antysemityzmu nie ma. Ja nie jestem w ogóle antysemitą. Zniżył głos, mówił, czy pani wie, że Żydy rządzą? I ja na to mówię, no to proszę, jaki to zdolny, inteligentny naród, że my się nie nadajemy do rządzenia. No, dzięki Bogu, że mamy tych Żydów, co to rządzą, o ile to prawda. I tak dalej. No a rasizm, to jest żółty czy czarny? Albo nie daj Boże gej, to już w ogóle wykluczone. I teraz przechodząc do pani dziedziny, do pani specjalności, czyli do tańca, prawda, do pokazów artystycznych. Potem będę chciał z tego puentę pewną wyciągnąć, ale wspólnie z panią. Jaki poziom prezentuje polski rynek taneczny, artystyczny? Czy jest to poziom, który mógłby coś zdziałać w końcu na świecie? Myślę, że nie ma czegoś takiego jak polski rynek artystyczny. Taniec, tak jak każda sztuka, to są jednostki, które są utalentowane. Mieliśmy kilku utalentowanych tancerzy. Nie znam obecnego rynku aż tak dobrze. Widuję często spektakle w Teatrze Wielkim. Niestety zawsze mnie nudzą, bo są niżej średniej światowej. No, ale ludzie utalentowani się zawsze zdarzają. Byli tancerzy tacy jak Gerard Wilk, mój były partner, taki jak Wojciech Wiesiołowski, był świetny tancerz Stanisław Szymański, ale niestety żył i działał w czasach, kiedy była żelazna kurtyna szczelna. Także no, już go nie ma i za chwilę wszyscy o nim zapomną, albo już zapomnieli. Ale no, wielkie nazwiska się zdarzają zawsze. Roman Polański jest utalentowanym niesłychanie reżyserem filmowym. Ale myślę, że to nie ma związku z miejscem jego urodzenia, że on akurat się urodził w Paryżu.
ale to, że się jest Polakiem, czy się jest Francuzem, czy się jest tym Murzynem, czy się jest gejem, nie ma najmniejszego wpływu na naszą sławę, chwałę i na podbój świata. Oczywiście, że tak. Ostatnio w jakimś teatrze, nie pamiętam nazwy tego teatru, widzowie przerwali spektakl, bo zaczęli huczeć, gwizdać. Tak, ciekawe, że ci widzowie siedzieli wszyscy skomasowani w jednej grupie, że była przygotowana kamera, dokładnie wycelowana na obiekty. I to prawicowy tygodnik do tego, tak mi się wydaje, że sprowokował coś takiego. Tak wszyscy mówią. No jest to smutne, dlatego że każdy spektakl ma mieć prawo istnienia, nawet jakby się komuś nie podobał. I w Polsce likwiduje się niestety teatry, te mniejsze, prawda, które nie mogą się utrzymać. Dzisiaj niestety poziom teatralny... Czyli co zrobić? No właśnie, co zrobić, pani Krystyna? No jakoś zmienić mentalność tego narodu, odważmy się mówić to, co myślimy. Ja jestem z tego pokolenia, że za moich czasów właśnie te aborcje na przykład były legalne, no i nie było dużo, wiele innych możliwości, więc wszystkie koleżanki w moim wieku, prywatnych rozmów, oczywiście, ja musiałam 3 razy, ja byłam 9 razy, ja byłam, ale nie wolno o tym mówić, broń Boże, właściwie nie wolno się przyznawać. Dlaczego? No powiedzmy, niech aborcja będzie legalna, co wcale nie zmniejszy przyrostu naturalnego, tylko być może odwrotnie, to będzie akt świadomy i pomagajmy tym rodzinom. Ciekawe, czy jakby zalegalizowano w Polsce aborcję, to poziom patologii by zmalał. Myślę, że tak, no. Bo czasami kobiety specjalnie w Polsce rozumu mają dodatkowy zasiłek za każde kolejne dziecko. No to już straszne, tak. No właśnie, no to nie powinno być tak. Chociaż jest dużo tych dzieci, jakiś fundusz kościelny jest alimentacyjny podobno, tak. To też jest kolejna hipokryzja. No. Facet, bo dla mnie ludzie się dzielą na kobiety i na mężczyzn w sensie biologicznym. Facet, który wybrał drogę, żeby służyć Kościołowi, bo nie wiem, czy służy Bogu, czy Kościołowi, zobowiązuje się, że w życiu nie będzie miał wspólnego seksu. No jak on może coś takiego powiedzieć? Przecież tenże Pan Bóg, jeżeli przyjmujemy tą koncepcję, stworzył go wraz z jego hormonami męskimi i żeńskimi w jakiejś tam proporcji. Czyli te hormony dochodzą do głosu w jakimś wieku. Nie jak się ma 2 lata i może nie jak 102, ale buzują i co ten ksiądz biedny ma zrobić? Nie patrzy ludziom w oczy. Ma albo gosposię, co jest na wszystkich polskich wsiach i tak zawsze było i wszyscy na to tak patrzą przez palce. No albo ma tych ministrantów maluczkich, więc się go niejako kieruje w stronę pedofilii. No zresztą to jest nie tylko polski ewenement, tylko światowy. Teraz jak wiadomo, zwłaszcza w Rzymie też jest tam paru, którzy no, przyznali się właśnie. Więc jak zaradzić? Nie to, żeby ich kastrować, myślę, bo to już okrutne i nikt nie ma prawa do takiego kroku. Ewentualnie kota można by kastrować, ale takiego księdza może żal. Tylko po prostu znieść ten idiotyczny celibat. No spójrzmy prawdzie w oczy. Spójrzmy, komu to przeszkodzi, jeżeli ksiądz będzie miał żonę. Tym bardziej, że celibat to nie jest wymysł Boga, prawda? Tylko no kościoła katolickiego, kurii. Pani Krystyno, jeszcze wracając, tak podsumowując tematykę Kościoła i polityki, bo to ze sobą jest zmieszane niestety bardzo w Polsce, bo polityka, Kościół ingeruje bardzo mocno w politykę, może dlatego jest tak w tym kraju. Czy we Francji też Kościół ma coś do powiedzenia? Jest absolutny rozdział między Kościołem a państwem. Ci, co chcą chodzić do Kościoła, chodzą do Kościoła. Zatem w Kościele, ja chodzę też często, dlatego że jest wiele zjawisk ciekawych w Kościele. Są koncerty, mam syna, który często koncertuje, mój były mąż często grywał i śpiewał w kościołach i to nie pieśni religijne bynajmniej. No, są jakieś pokazy mody, ja robiłam pokazy taneczne na przykład w Kościele, więc nie widzę dlaczego. To jest świetna architektura często, taka zabytkowa, już dzisiaj nic takiego nie istnieje, ten taki rozmach, przepych i tak dalej. Są relikwie przeszłości, które niewątpliwie powinny znaleźć swoje jakieś miejsce w historii, ale żeby był zakaz, słyszałam, że jakiś był pokaz mody, to świetny pomysł w Kościele. I jakiegoś znanego projektanta. Tak. No. To chyba był Maciej Zień. Tak. No, ale teraz Kościół krytykuje, prawda? No przecież sami mu wynajęli podobno za pieniądze. No, na pewno tak było, ale tego się głośno nie mówi, tak jak wielu właśnie spraw w Polsce. Za wielu rzeczy się głośno nie mówi. Mówi się tylko część prawdy. Nie dziwnego, że ta prawda jest sfałszowana. Dokładnie. Pani Krystyno, i na zakończenie, jeżeli by to od Pani zależało, jeżeli Pani by miała realną władzę, prawda, w Polsce, to 3 rzeczy, jakie by Pani 3 rzeczy wprowadziła tutaj, żeby polepszyć życie i jakość? Absolutnie rozdział państwa od Kościoła, z wszystkimi konsekwencjami. O wiele większą elastyczność praw, jeśli chodzi właśnie o te koncepcje aborcji i tak dalej. I wychowanie młodzieży, bo przecież młodzież jest naszą przyszłością i to jest od dzieci w szkole czy w przedszkolu. I nie uczenie ich właśnie
hipokryzji. No o tej młodzieży czasami się niestety zapomina. I też niestety ta nieszczęsna katecheza w szkołach, prawda? No więc nie uczy niczego pozytywnego. A w ogóle jak można tego uczyć w szkole? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego? Dlaczego właśnie to religię w szkołach, a dlaczego nie? A na przykład religioznawstwo na przykład, prawda? Jak kogoś to interesuje, to są takie studia, no proszę, niech sobie idzie. Oczywiście, że tak. Pani Krystyna, mam tutaj prezent dla pani od koleżanki, która... A czy to jest łapówka za to, co powiedziałam? Nie. Nie, żadna łapówka. Nie bierzemy, nie dajemy żadnych łapówek. Tu jest kubek. Proszę sobie przejrzeć. Myślę, że bardzo, bardzo się przyda. Już kolor jest świetny. Nawet są tu pani zdjęcia z poszczególnych lat. Genialne. Rzeczywiście. No także na pewno się nalegała koleżanka, żebym dał, bo jest pani wielką proszę fanką. Proszę gorąco ucałować koleżankę. I myślę, że to nie jest jedyna fanka, także może pani śmiało wracać do Polski. Ja wracam. Schowamy na 3-4 dni zawsze. Ale zawsze jest barwniej i weselej, jak pani jest za kraj. Dziękuję bardzo. Także to jest do pani. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pięknie, że odwiedziła pani policzącza. Dziękuję. Do widzenia.